Cześć, witam Was w kolejnym odcinku otwierania kalendarza adwentowego Bakugan. Zapraszam! Okienko numer 4 jest tam, czyli stosunkowo bardzo blisko tego poprzedniego. Ogólnie one są jakoś tak w tym miejscu i potem idą chyba tutaj i tu i potem znowu tutaj. Nie wiem, one są w ogóle jakieś poprzestawiane. W każdym razie jest tam. No i dobra. Tak, jakoś z tej perspektywy bardzo źle mi się to otwiera. Ale Astrid bardzo lubi sobie utrudniać życie, więc czemu nie? Zrobimy to w ten sposób. Wow! Astrid, ty lucky jesteś bardzo. Bo to... Nie. Tego nie wyciągamy, bo to jest prawdopodobnie do okienka 14, a ja jakoś specjalnie nie mam ochoty potem być rozczarowana. Okej, więc mamy kolejną parkę na tatuażu. Jest to Maskarad oraz Julie. Maskarad to jest podejrzany typek. On ma Bakugana takiego smoka fioletowego. A Julie ma takiego chyba jakiegoś golema ziemnego czy coś takiego. W każdym razie kolejny tatuaż. Naprawdę dajcie mi coś innego. Naprawdę chyba 3 z rzędu to były tatuaże. No ej, come on. Julie to energiczna wojowniczka Bakugan. Jej Bakuganem jest Gorem. Jest fanką Dana. Kłóci się często z Runo. I jej najlepszy przyjaciel przyłączył się do Maskarada. I było przykro. Tak, to wszystko. Chyba muszę wymyślić jakieś szybsze pożegnania z wami w tych kalendarzach. W każdym razie... No. Do góry. No dobra, więc to było okienko numer 4. Jeśli w 5 nie będzie czegoś fajnego, to nie wiem, chyba z tym kończę. Żart. W każdym razie, to na tyle. No i zobaczymy się jutro.